Cześć! Ten odcinek jest odcinkiem bonusowym, ponieważ chciałbym tutaj pokazać, jak można fajnie wyrenderować nasz model, aby zaprezentować go całemu światu i nie wymaga to znajomości Unreal Engine'a. Można oczywiście go wyrenderować jako obrazek w 3D Studio Maxie lub przy pomocy programu Marmoset Toolbag. Jednak ja tutaj pokażę, jak wykorzystać stronę internetową, gdzie można umieścić w pełni trójwymiarowy model. Jak widzicie, tutaj miałem katalog, w którym umieściłem wszystkie tekstury. Tekstury Diffuse, Normal oraz Specular. I przypisałem te tekstury do mojego modelu w 3D Studio Maxie, który zostanie wyeksportowany jako plik OBJ. Nieco wyżej, czyli nie w katalogu Textures, ale katalogu wyżej. Zapisuję go. No i ważne, żebym umieścił, tutaj zaznaczył Export Materials i Create Mat Library, czyli doda plik mat, który zaraz zmodyfikujemy, MTL dokładnie. Ok, tu już 3D Studio nie jest potrzebne. Tutaj mamy tekstury, wskakujemy trochę wyżej. Mamy plik MTL, możemy go otworzyć albo przy pomocy notatnika. W taki sposób. Ja jednak korzystam z trochę lepszego narzędzia. Też notatnik, ale znacznie lepszy, czyli Notepad++. Tutaj pokazuję, jak to otworzyć w zwykłym notatniku. Po prostu otwieram plik MTL. Podobnie jak OBJ, jest to plik tekstowy, ale OBJ to nie musimy otwierać. Otworzę to jednak w Notepadzie++ i na tym przykładzie pokażę, jak można go zmienić. Oczywiście można to samo zrobić w notatniku. Tutaj jest komentarz, możemy sobie na przykład dopisać autora, jeżeli chcemy. To w tym przypadku ja. No i trzeba tutaj trochę zmodyfikować. KA, map KA, A to jest ambient, czyli otoczenie. KD to jest diffuse, S to jest specular, no i map bump to jest tekstura normali, czyli nierówności. Ambient jest niepotrzebny, bo to jest błąd przy eksporcie, więc to wyrzucamy. Wyrzucamy też bumpa, bo nie potrzebujemy dwukrotnego powtórzenia. Sprawdzamy też, czy na pewno to są te tekstury, czyli BC, S i N, czyli base color, specular oraz normal. Wyrzucamy te elementy. Jeszcze można, chociaż nie trzeba, ale można zmienić tutaj ścieżkę, żeby była uniwersalna, czyli nie podawać, że na przykład jest to na dysku C w katalogu takim i takim, tylko po prostu podać, że w aktualnym katalogu, gdzie znajduje się OBJ, należy po kropce przejść do katalogu Textures, no i tam są tekstury. Można oczywiście to szybciej zmienić, czyli zaznaczyć ten element, który się zawsze powtarza i zamienić po prostu go na kropkę, czyli na aktualny katalog, w którym się znajduje. W tym przypadku znajduje się OBJ, który będzie importowany i dzięki temu można też przenieść w dowolne miejsce dysku ten plik, te wszystkie pliki i 3D Studio Max sobie z tym poradzi. Ok, teraz wskakujemy nieco wyżej i pakujemy i tekstury, i mam te dwa pliki, czyli MTL i OBJ, do archiwum w formacie zip. Najlepiej, najlepsza jakość, żeby jak najmniej zajmował. No i testujemy, żeby na pewno wykonany został bez błędów. Dajmy OK. No i teraz możemy przejść na odpowiednią stronę internetową. Sketchfab.com to jest bardzo dobry serwis darmowy, gdzie można raz w miesiącu wrzucić nasz na przykład model. Dajemy upload i wybieramy cały katalog zip, który zostanie rozpakowany i zostaną sprawdzone wszystkie pliki. Sprawdzamy, czy wszystkie na pewno są. Są, więc dajemy upload files. Teraz pokażę, jak można fajnie ustawić opcje, żeby wyglądał ten rendering dobrze. Zapisujemy podstawowe elementy, informacje na temat tego pliku. No i przechodzimy do ustawień 3D. Modelu 3D, jak widzimy, jest w pełni trójwymiarowy i o to nam chodziło, bo każdy sobie zobaczy z dowolnej strony, jak nasz model wygląda. Nie musimy mu pokazywać wielu zdjęć. To jest dobre, jeżeli na przykład robimy jakieś zamówienie dla jakiejś firmy i wykonujemy modele. Zmienię tło. Poza tym, że będzie wyświetlany jak rozmyty obrazek, no to powiedzmy, że garaż nie jest dobrym miejscem na ten model. Ustawię jakieś klify macherowe, coś w tym stylu. Wygląda całkiem dobrze. Zmieniło się oświetlenie, to są też tekstury do tła HDR, więc wygląda to całkiem dobrze. Tutaj możemy ustawić, skąd świeci, pada światło, jak mocno świeci,
ale może to pominę. Tutaj zmodyfikujemy tekstury, ponieważ jest to beton, no i jego oświecenie też powinno być odpowiednie. Metalness na pewno nie wybierzemy specular, to są w sumie odwrotne wartości. Wybieramy speculara dosyć słabego, ale zanim to zrobimy, dodamy ambient occlusion i wyłączymy emission, bo nic tutaj nie świeci w końcu. Dajemy ambient occlusion podobnie w drugim materiale, ponieważ trzeba pamiętać, że mamy tutaj dwa materiały. Nie musimy nic więcej w sumie zmieniać. Zrobimy tutaj save view i wygląda to tak. Jeżeli zmodyfikujemy trochę więcej opcji, no to będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda to naprawdę. Nie jest, opublikowałem tego modelu, ale gdy będziecie oglądać ten kurs, na pewno będzie. Wygląda po dodatkowych jeszcze elementach w taki sposób. Można go powiększyć i na przykład zrobić print screena, jeżeli ktoś chce. Wygląda tak.